Raz, dwa, trzy. Poszedł! Z największego punktu na mapie ze srogiego szczytu leci Farell. Widzi dwóch oponentów na dole. Czy będzie? Czy będzie? Jeżeli cenisz moją twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć zupełnie za darmo, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Sklep z przedmiotami. W prawym dolnym rogu naciśnij przycisk Wesprzyj twórcę, a w okienku wystarczy, że wpiszesz mój nick, Gaming with Farell. Jeżeli to zrobisz, napisz w komentarzu, a przypnę Ci serduszko. Dziękuję Ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farell, witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dzisiaj ze mną Shaku TV. Siemaneczko. Oraz Michael YouTube. No cześć, witajcie. Będziemy dzisiaj testowali nowy miecz, który się nazywa Infinity Blade. Weź Infinity Blade. Ej, nie przetłumaczyli tego na polskie. Dobra, no. Sprawdźmy. O bracie. Kurde. Ej, powiem wam, że... Ej, Epic Games za każdym razem nas zaskakuje. Ja dziękuję. Zowo jaka katana. Ej, machnij mnie nim. Aha, coś popsuło. Aha. Ej, dobra. Wiem, że trzeba się z tym delikatnie obchodzić, bo jest przesada. Słuchajcie, mam nagle 200 życia i 200 osłon. Już regenerację chyba to ma jeszcze. Dobra. Aha, teraz mam cały czas przytrzymany przycisk. Okej, kochani, przeskakuję do innej drużyny. Ej. Ten miecz... O, miecz! Wiecie... Nie! Wypadł mi? Nie gadaj. Tak? Tak. Aha, czyli on nie wpada do ekwipunku, bo ja mam ustawione, że jak giniemy, to rzeczy zostają. Dobra. Czy ci rzucił, po co strzelasz? Tak, aha! No myślałem, że masz miecz i chciałem cały czas sprawdzać, czy po prostu dzięki temu masz jakąś, nie wiem, lepszą moc. Weź na razie Shaku go w rękę. No. Nie wyrzucił go, nie? To Shaku nie wierzy. Hello. 66. Dobra, uderz mnie z tego... kopyta, z prawego. Dobra, z chęcią. Dobra. Ej, niedużo, 25? No, czy nie trafiłeś? No, tak, ale zwykłego. A no, zwykły. Wow, 70. Dobra, dobra. Czekaj, to ja się odsunę, to czekaj. 75, no. Nie, 25, słabiutko. Ej, kozackie to jest, naprawdę jest kozackie. Właśnie nie wiem, a spróbuj podnieść tą broń. Aha. Dobra. Dobra, w testu. Rozumiem, czyli jeżeli podnosimy miecz, wszystkie rzeczy nam wypadają. Tak, musimy. Tak. Czy możemy budować? Ej, ty, mogę! Ja mogę budować z tym mieczem? Myślałem, że to będzie po prostu ograniczone, czekaj. No jest, normalnie. Ja cię kręcę, i wiesz. Dobra, panowie, chodźcie troszeczkę... dobra, testujemy tak, postawcie ściany, pierw drewniane, z boku kamienne i metalowe i przez ile ścian po prostu się przebije. Zróbmy jeszcze sobie ścianę tutaj. O, albo nie. Nosem staniemy do drewnianej ściany i testujemy. Raz, dwa, trzy. Aha. Dobra, coś nie tak. Coś nie tak zrobiłem. Chyba muszę z rozpędu, wiesz? No chyba rozpęd musi. Bo on wtedy nie czai. Biegnę, biegnę, biegnę. Dobra, przeciął. Ile? No prawie 4 ściany. Prawie 4 ściany. Bo to uwaliłeś, nie? Jeszcze kawałek zepsułeś. Mi się wydaje, że na każdą strukturę działa tak samo, ale jednak... chyba jednak nie, no czekaj. I teraz metal. I jedziemy. Wow, co? Co? Tyle samo. Wiecie co? No to postawmy jeszcze raz kamień, może po prostu za szybko kliknąłem i... ten skok był po prostu krótszy. Dobra, jeszcze raz. Jak on tak mruczy ten miecz. Brum, brum, brum. No. Dobra, próbujemy jeszcze raz przebić się przez betonowe ściany. Co? No poszło. 4, nie? No. 4, aha. Czyli jednak... przez metal się przebić teraz. No dobra, dobra. Czyli nie ma chyba znaczenia. Zobaczymy. Tak jak taran. Rozwala wszystko, po prostu w pył, no. Wszystko, leci. No. Zrób uderzenie i czy możemy podskoczyć i... Tak, możemy. Dobra, chodźcie. Gramy w tego. Jak to się nazywało? Kiedy uderzysz, nie? W kabel, w koło kręca, wyskaczecie. Raz, dwa, trzy. Michael, widzisz? Zahaczyło cię o kostkę. Kostkę, dawaj, Shaku. Raz, dwa, trzy. Ej! Moi drodzy, zanim przejdziemy do testu z samolotami, chciałem wam przypomnieć, że wraz z innymi potężnymi Jupiterami organizujemy dla was konkurs świąteczny, w którym możecie wygrać konsolę PlayStation Pro o pojemności 1 TB. Wystarczy, że wbijecie w link, który znajduje się w opisie tego filmu, i zasubskrybujecie nasze kanały. Gdzie jesteście, chłopaczki? Ja już lecę. A, ty jesteś już w samolocie, dobra. Ja też jestem w samolocie. Wow! Jak i on ty wyżej skaczesz i środek. Dobra, teraz ci wskakuje na plecy. Bum! Nie! A możesz w ogóle usiąść z tym mieczem w samolocie? Takie... Dobra, sprawdźmy to. Kury i na tym jumpy. No, jak se obrócił samolocik jedną ręką. No, da się. No to człowieku, leć się do góry na samą, na najbardziej wysokość i zeskocz z tym. Och, człowieku. Aha, w ten sposób to działa. Ale nie mogę tak zaskoczyć. Nie da się? Musiałem wcisnąć E. No i niestety nic się nie dzieje. Okej, teraz przechodzimy do kolejnego testu. Chłopaki będą lecieli w moim kierunku. Ja muszę wyskoczyć z mieczem do góry i po prostu na nich wylądować. Zobaczymy, czy coś nam się uda. I czy po prostu zada to damage z samolotowi. Dobra, leci jeden. Lecę. Aj! Blisko! Leci Michael. O! Patrz, było! Ale... Ej, odbiłem się, nie działa! Nie da się tak. Nie działa chyba, nie da się chyba. Ej, ja myślałem, że po prostu wiecie, takie mocne uderzenie wam zadam w kadłub, a tu jednak nie da się. Dobra, przechodzimy do kolejnego testu. Leć we mnie. Czy mogę ci zadać atak? No niestety nie da się. Czy przez samolot? Ale jak ktoś zobaczy, jak leci. Aha, normalnie cię mogę zbić, dobra. Ale możesz mnie zabić. To co, dawaj Shaku. Z Michaelem nakłada wskakujcie. Dobra. I postarajcie się we mnie wjechać. Z przyjemnością. Dawaj. Wow! O. Co, jeszcze raz? Tak. Oj. Ale bez nitro. Dobra, bez nitro, dobra no. Ja go podniosę. Dobra, jedziemy. Wow! Taran niestety nas odbija. Ale ty tam obrażenia dodajesz. Ej, musiałem uciekać, bo bym nas zabił. Po 75, no. Ale głowę ściął! Ale mi sprzedałeś one hit. Dawaj Shaku teraz na czołóweczkę. Teraz ja będę z wyskokiem leciał. On się różni tym, że... No niestety, poza miatą. Ta na 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 na! Czekaj, stój! Co zrobił? No i popsuł Shaka z backhanda, a z forehanda niestety wózek golfowy został pozamiatany. Ej. Miecz po prostu jest, jak tu mówią, insane. To jest tryhardowy miecz tak zwany. Ale z daleka widać, że go masz, bo się tak świecisz. No. Co sobie jumpy robię lekko? Okej, moi drodzy, teraz przed czas sprawdzić, czy nasz mieczyk będzie rozwalał zrzut. Ale musisz... Ej, uderzał, patrz. Czekaj, zróbmy tak. No teraz się strunałeś, ale... Ile to zada, no? Co? Ale mieczem, chodzi mi mieczem, nie? Też. Bardziej mieczem, bo to miecze jednak damage. Dobra, jak mieczem to muszę stanąć wyżej. No bije, patrz. Tak chodzi szybko. Cyk, cyk i zaraz rzuca nie ma, nie? I już jest... No i najsik. Okej, moi drodzy, czas przyszedł na kolejny test, teraz sprawdzimy... Czy miecz odbija kulę z działka? Dawaj. No jak uważasz. No niestety nie odbija. Teraz zobaczymy, jak działa miecz, na przykład jakbyśmy chcieli w gościa, który siedzi na działku, trafić przód działka. O, w ten sposób. Ej, dostaje damage. 75, wyżej. Jak to ma zasięg? 75. No niestety zabiłem cię. Jak siądę na działko, to myjesz mam dalej ty, w plecaku. Ja cię kręcę. Teraz sprawdzimy, czy z mieczem możemy jeździć po lince magnesowej. Uwaga. A, na lajcie, luzik. A atakować? Nie, atakować niestety nie możemy. Panowie, potrzebujemy teraz jakichś balonów. Czekajcie, są balony? Nie mam balonów. Quadem też możemy jeździć. Byśmy zobaczyli, czy jak ja na przykład będę leciał na balonie, to ty możesz mi je ściąć, o, z pleców. No to też jest. Ok, moi drodzy, grawitację na placu zabaw ustawiliśmy na najniższą. Teraz sobie sprawdzimy, jak najdalej będziemy mogli szarżować z nowym mieczem. Czyli zrobimy jak najdalszy skok. Jak myślicie, doskoczę do Tilted Tower czy nie? No raczej ta. Lecę. Zobacz, jak ciśnie, gościu, co się dzieje? Nawet zobacz. Zobacz. O bracie, bum. O nie, ile to będzie metrów? Weźcie jakąś snajperkę i to zmierzcie. Ty, patrz. Teraz się coś popsuło, bo... Zobacz. Tylko mogę oddać taki... Patrz. Malutki skok. No, taki malutki skoczek. Poszedł, lecę. Tylko weźcie gdzieś tak... Wycelujcie, żebym was przypieprzył, co? Że tak powiem. Lecę! Dawaj bliżej! Nie, dobrze! Dobrze! Jest! Będzie! Nie! Najgorzej! Ej, dobra, stójcie w tym miejscu. Robimy podejście numer 2. Okej, czas na próbę numer 2. Mam nadzieję, że teraz się uda. Raz, dwa, trzy! Lecę! Uwaga! Mam nadzieję, że teraz trafisz. Ja też mam taką nadzieję. Lecę. O, nie, będzie! Będzie! Ej! No, nie! Ej! To tak być nie może, musicie gdzieś być tutaj. Tutaj gdzieś stójcie, no trzeba jakoś to inaczej wymyśleć, kurczę. Okej, moi kochani, czas na próbę numer 3. Teraz się uda. Jak tam na dole? Gotowi? Na śmierć? Przygotowani? Dobra. Raz, dwa, trzy! Poszedł! Z największego punktu na mapie ze srogiego szczytu leci Farell. Widzi dwóch oponentów na dole. Czy będzie? Czy będzie? BUM! Pięknie! Zlikwidowany Michael! Yeah! Ale weszło! Jak w masełko. O kurczę, zobacz! Tam z góry to było! Z tamtej górki cisnąłem. Masakra. Wiedziałem, że to tu będzie, wycelowałem. Lecę, chłopaki. Jestem na miejscu. Dobra. Mamy balona, mamy krzaka. Mamy balona i mamy krzaka. Moi drodzy, czas przetestować. Czy będę mógł machać tym mieczem, jak będąc krzakiem? Uwaga, to jest takie mega ciekawe. Raz, dwa i uwaga. Nie wierzę w to. Ja pierdolę. Widziałeś takiego krzaka kiedyś? O, dobra. Zakłada pod tą chyba, nie? Stoisz, taki krzak ci ładuje, dobra. Mistrzostwo świata, dobra. Uwaga. Patrz, widziałeś? Widziałeś to? Krecy, ale jaki dźwięk. Dawaj, jeszcze raz. Ej, ale to wysoko. No, niestety same baloniki poleciały, ale to było dobre. To było bardzo dobre. Ej, no, teraz też przyjąłeś niestety łeb. Dobra, wiemy, że można ściąć mieczem balonik. Okej, teraz zobaczmy tak, launchpad. Balonik z krzakiem na launchpadzie, normalnie. Znaczy balonik. Mieczyk z w krzaczku na launchpadzie, okej, działa. Teraz sprawdźmy sobie, czy mrozi nóżki. No na pewno mrozi, bo byliśmy przecież na lodowej wyspie, nie? W ten sposób. O! Jakie kombo? Lodzik, krzaczek i mieczyk, dobra. Kombo lodzik. To chyba, moi drodzy, wszystko z dzisiejszych testów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, ponieważ takie odcinki i testowanie różnych ciekawych, nowych broni pojawiają się regularnie. Ja, chłopaki, wam dziękuję za pomoc w dzisiejszym odcinku. Przypominam, żebyście wzięli udział w konkursie na PlayStation 4. Link znajdziecie w opisie tego filmu. I standardowo, żebyście wspierali mnie z kodem Gaming with Farell. Sprawdźcie kodzik, czy widnieje u was w sklepie. Kod resetuje się co 2 tygodnie. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!